Witajcie, zagrajmy w Oni Anniversary Edition. Niestety za bardzo nikt nie przejął się tym moim zerowym filmikiem, ale nieważne, mam nadzieję, że ten pierwszy filmik z tej serii będzie bardziej Was zainteresuje. Tak, widzieliśmy intro, a teraz widzimy menu. Jak widać, jest ono zdecydowanie inaczej wyglądające od tego, co było w oryginalnej grze. No i muszę przyznać, że naprawdę fajnie wygląda. Tutaj opcje, również jest dodatkowy ekran. Po prostu chciałem Wam to pokazać. Nic tu więcej nie ma zbytnio interesującego, ale jak widać każdy osobny ekran ma swój skin. Tak, już grałem chwilę, ale to tylko tak trudno. Po prostu próbowałem nagrywać, sesję taką brudną sobie przeprowadziłem. A teraz zaczynamy grę. Pierwsza runda, czyli magazyn syndykatu. Zaczynajmy. Tak, no i wczytywanie. Jak to zwykle bywa. Podczas wczytywania zamilkam, ale nie tym razem. Tak, i ekran misji też jest również zmieniony i dużo ładniej wygląda, to nikt nie powie, że nie. Nazwa tego chapteru to po prostu bieg próbny czy coś w tym stylu, ciężko to przetłumaczyć. No i miejsce to magazyn syndykatu, no też tak w luźnym tłumaczeniu. Dobrze, no to zaczynajmy od stęki. Give me another reading. All systems nominal. She's doing fine. This is a mistake. You aren't really in a position to criticize. The syndicate is using the warehouse to shuttle contraband. Chung went underground to gather evidence. He failed to report in this morning. Find him, and get me what I need to shut the place down. Or shut it down yourself. I'm on it. Update. Diode and latency holding at 27.1. Bioplasmic waveform stable. A class 3 adrenal spike when you gave the order, but nothing out of the ordinary. What are you sending her into? It's a simple bust, in and out. She needs a trial run. Good luck, Kanoko. Listen, Kanoko. You weren't in any danger during basic training. But now that you're in the field, we better review your health display meter. Tak, no i mniej więcej ta scenka strasznie w tłumaczeniu mi sprawiła kłopotów, szczególnie to, co mówił Griffin, ale nieważne. Jak widać, tutaj Shinatama nam mówi o tym, co się znajduje na ekranie, ale to możemy sobie tutaj również prześledzić. Cóż, nie ma tu na razie tego zbyt wiele. Po kolei, gdy będziemy znajdować odpowiednie przedmioty, będę Wam to opisywał bardziej. Pierwsza rzecz, jaka może nam zwrócić uwagę, to jest oczywiście dużo ładniejszy ten magazyn wyglądający, szczególnie teksturno i model Kanoko, który jest piękny. Ale jak obiecywałem, ja nie będę grał, nie będę używał zwykłej Kanoko do gry, tylko po prostu będę pokazywał Wam inne postacie. Jak widzimy, tam jest nasz pierwszy przeciwnik, zabiję go, bo mógłby on nam odrobinę przeszkadzać. Dlatego go po prostu zabiję, oj. No jeszcze jako Kanoko, bo to nie jest... bo to po prostu jeden przeciwnik ma. Resztę chciałbym już grać cały ten poziom jako
ktoś inny. Dobra, no to przeciwnik pierwszy nie żyje. Jak widać, krew. Trochę krwi się nachlapało, on nas też uderzył. No cóż, jak mówię, to nie jest łatwa gra, szczególnie na poziomie trudnym i z modem. Dobra, teraz wpiszę sobie komendę na odpowiednią postać. Tylko jaka była komenda? A nie pamiętam już nawet. No nic, spróbujemy to zrobić w tradycyjny sposób shapeshifterem. Jak widać, dużo tych modeli mam dużo ładniejszych niż zwykle. A pierwszą postacią, którą będę chciał wam pokazać, jest to najzwyklejsza postać. Tak, która wygląda tak. Nie jest ona niestety zmodowana, ale to jest zwykły człowiek, zwykły mężczyzna. On ma podobne ruchy jak policjanci z TCTF, ale dobra, o tym nie będę później mówił. Dobra, jak widać, tak wygląda ten magazyn, stamtąd przyszliśmy. Jeszcze co chciałem wam powiedzieć o tej cutscence, no to cóż, widzimy tam parę osób, tam jest Griffin i Kerr, no i widać od razu, że Kerr jest dla nas przyjaźnie nastawiony, a Griffin już nie do końca, no nic. Ale dobrze, użyjmy tej pierwszej konsolki informacyjnej i co w niej jest napisane. Ja sobie to już przetłumaczyłem, więc wam to przeczytam. Transport 3Y323G zawiera 6 skrzyń, które zostały jak zwykle oznaczone niewidzialnymi markerami. Zawierają amunicję do działania kinetycznego, do działa kinetycznego Raygun, nie umiem czytać, dobra, nieważne. Ostatnio zakupionego przez TCTF. Druga taka broń przybyła do kraju i niebawem znajdzie się w naszym posiadaniu. Twoim zadaniem jest ukrycie skrzyń do czasu naszego pojawienia się. Amunicja jest niewybuchowa, więc nic nie grozi twoim ludziom. Największym zagrożeniem dla ciebie jest wykrycie albo niewykonanie misji. Tak, no i po prostu... To są pewnie te 6 skrzyń i to jest taka informacyjna konsolka, niewiele związana z fabułą, ale chciałem wam to przeczytać po prostu. Tak, tutaj jest opisane po prostu jak działają no te misje. Tutaj widzimy żółty pasek, który wskazuje nam cel, kierunek, w którym powinniśmy się udać, ale to nie jest do końca takie fajne. Dobra, nasze wytyczne. Tak, musisz skontaktować się z agentem TCTF Changiem, który prowadzi dochodzenie o działalnościach syndykatu w tym magazynie. No i tutaj mamy mniej więcej tyle. Tak, tutaj się również pojawiają przedmioty i tutaj się pojawiają bronie. I tutaj mamy na razie tylko parę ruchów, których właściwie nie pokażę na razie, ale no są takie dość standardowe. Myślę, że jedną misję zagram jako Konoka, ale to jeszcze nie na razie. Na razie nie teraz. Tak, broń, którą mamy, to jest Campbell Uciszacz. Jest to standardowa broń TCTF. No i ona tam przeszła wiele... upgrade'ów, nie mogę znaleźć słowa, no odkąd Światowa Koalicja Rządów urosła w siłę, tak, bo to tak, tyle chciałem wam powiedzieć. No i on tam ma 10 pocisków w magazynku i strzela 5 pocisków na sekundę. Tak on wygląda. Co tu mamy jeszcze ciekawego? Tak, to jest broń z Anniversary Edition, ale on nie pojawia się w grze, jedynie w jakichś modach. Dobra, będzie na tyle. Jeszcze tu... tak wygląda amunicja do tego. Tutaj jest właśnie pokazana w tym miejscu. No i jak widać, mamy 3 magazynki. No i to jest... ta amunicja działa do wszystkich... broni kinetycznych, do wszystkich broni kinetycznych, jakie występują w grze. No bo tam, jeśli chcemy się dowiedzieć coś o historii, no to to ona po prostu powstała, gdy ten rząd cały władzę obejmował. Tak. Kolejne unowocześnienie. Oj. Ale że... aj, kurczę, no. Tak, kolejne
kolejne, że tak powiem, ulepszenie tego Anniversary Edition to właśnie to, że te beczki, które tu były, wybuchają. Niestety nie udało mi się zabić tego bandyty z Bira za pomocą rozwalenia tych beczek. I tylko te beczki wybuchają tylko, gdy strzeli się w nie z kampela Equalizera. Kolejna ciekawa rzecz, którą chciałbym wam pokazać. O, to tak wygląda upadek z dużej wysokości. Ale to nie to chciałem wam pokazać. A i to było, nie. Straciłem prawie całe życie. To niedobrze, zaraz będzie koniec gry i będę musiał nagrywać od nowa. Nie. Oj, ludzie. Przynajmniej widzieliście, jak wygląda ekran śmierci. Dobra, to spotkamy się za chwilę.